Głosowanie ciężka sprawa. Jak społeczeństwo jest kumate, to warto głosować, ale tak, to nie jest kumate, więc... Ludzie głosują na Jarka, tak? I męceny i tak dalej, tak? Nie ma tylko, nie głosuje się teraz na kogo, głosuje się przeciwko. Tak, są dwie szkoły. Niestety, na razie droga eliminacji, tak? Trzeba się pozbyć Jarka i tyle, potem się zobaczy. Nie wiadomo, że Jarek przez takich męcenów będzie rządził nieskończoność, to jest kurde. Ale to jest taki standard, to samo było kiedyś, jak Jarek zrobił tak samo koalicję z tymi. Z giertychami, którzy byli klonami. Kurde, z masakra. To wszystko kurde, z generatora po prostu, to już 500 razy było. Było, powinien mieć ten bit. Zrobię koalicję z konfą. No a kto wie, tak? Jedni chcą mieć ten Taliban, a drudzy chcą mieć Taliban, więc trochę po siebie pasują, tak? Mencen nie wie, co gada, tak? Powie, że to sam miał na myśli, bo było wcześniej wycięte z kontekstu. To jest makabra. Że ludzie nie mają jakiegoś instynktu samozachowawczego po prostu. Cookies też się zarzekał. Jezu, cookies, tak. Cookies jest genialny. To jest w ogóle taki błąd w systemie. To po prostu robić skany umysłu jak w jakiejś tej somie i dowiedzieć się, co tam, kto taki cookies myśli. Umieścić go w symulacji, ten konstrukt cookiesowy i sprawdzać, o co mu chodziło. Czy on wierzył w to, co mówił, czy co? Czy to jest tak, że z czasem postępuje ta neurodegeneracja i cookies z przeszłości by napierdzielił cookiesowi z teraźniejszości? Kurde, jest tak dobry temat. Że pieniążki. Ale czy on nie miał hajsu, taki cookies? Kurde. Przedaję słowem klucz, to jest ja jestem kimś. Teraz w postulatach udalone zniszczenie stołu. Cookies miał po prostu obraz polityki z zewnątrz. Jak wszedł w to bagno, dopiero się tam nadepnął. A to chyba trzeba mieć jakiś kręgosłup, kurde, z plasteliny. A to jest tak, obraz społeczeństwa, tak? Że kurde, że cookies istnieje, to wiadomo, tak? Spoko, tacy ludzie są, ale że ktoś na niego jeszcze głosuje? Poza mamą, babcią, żoną, czy co tam, czy innym syndromem sztokholmskim. Rozumiem, że głosować kiedyś, tak? No fajne piosenki robił, tak? Zespół się nazywał Cycki, w ogóle super. Myślisz, że dasz rock'n'rollowca, no bo śpiewał tam, że nie lubi polityków i tak dalej. Nie? No i ten. No i ciekawe, no nie działa cookies, tak? Że merytoryczny Niemce. Nie, to nam... Wystarczy poczytać te jego wszystkie projekty z tyłka, to jest w ogóle ten... Na kolanie z gatunku zlikwidować. To jest dokładnie to, co mówi przeciwko, że zlikwidujemy ustawą coś tam. Wywrócenie stolika, a nie czytałem tego. To jest na serio? Niskie i proste podatki. Uwolnienie gospodarki, tak jak Elon uwolnił Twittera. Mencen nie mówił, że zrobi to z polską gospodarką czy polityką, co Elon zrobił z Twitterem? To nie było to? To było dobre. Że przynajmniej miałem jakiś program. To nie jest program! To jest jak ten, jak w wyborach w przedszkolu, przepraszam, w podstawówce się robiło program z gatunku ten, nie wiem. Szatnia będzie, nie wiem, coś tam nie trzeba będzie chodzić, będzie można chodzić w butach i tak dalej. To jest dokładnie to samo, ten poziom. To nie. Jakiś to nie jest program. Kto to w ogóle kupuje? Znaczy wiem, kto to kupuje, tak? Wracamy do legendarnej sprawy praca u podstaw. Jezu, tak, to jak się Memcen chwalił, że wpisali w koszta PlayStation. Ta piątka Memcena i tak dalej, są kurde. Tak, żeby się faktycznie różnili, tak? Ale to jest, kurde, taka banda cyrkowców. Może są szurami, to program chyba jest do dupy. Nie, tam nie ma nic dobrego. Jeszcze to jest tego, co się ten pec nazywał, czekaj. Ten od tej loli z tego, od tych fejkowych, patronite'owych królików z cyckami. Czekaj, nie sośniesz. To było słodkie przynajmniej. Czarne dziury. Dziambor, tak. Oddam nieważny. Nie, muszę zobaczyć, czy tam bierze w ogóle udział w wyborach. Zawsze jest dużo tych muminów. Co sądzę o Palikocie? Palikot żyje jeszcze? On nie ma jakichś giga długów i czegoś tam? Nie no, konfa to jest ten, wiadomo, oni mają ten elektorat od tych, jak oni się nazywają. Wiadomo, fanów Rosji, ofiary ludzkich botów, tak? Tych wszystkich dzikich trenerów i tak dalej, tak? Chłopski rozum, elektorat. Ale tam, w Konfederacji jest ten cały jeszcze, jak on się nazywa, Brown? Oni go jeszcze tam hodują, tak swoją drogą? Jest w szafie, ale jest, nie? To nie jest tak, że się go wyrzekli, zwłaszcza w obliczu wojny i tak dalej, tylko oni sobie go tam trzymają, tak?
Brown Ethan Corwin. Czy wiadomo, że na jakimś oddziale, tak? Dostał Brown karnet do psychologa i co ma co robić, ale... nie wiem, co tam mógł dostać w ogóle, nie wiem. Karnet do kościoła. Czy Corwin cały czas pisze na X-ie? To żałuję, że tego... Czekam, aż będzie na Fediverse Corwin, go nie zbanują gdzieś. Corwin to jest tak, jakbyś jesteś edgy nastolatkiem i chcesz coś po prostu... chcesz się różnić, tak? Czy Corwin to jest tak, może to jest pierdziele głupoty bez sensu i co mi zrobicie, tak? Brown był spoko, jak to było wszystko w ten, w ramach tego, że Yoda był Żydem i tym podobnych wykładów na tubie, tak? To było śmieszne, ale... to, że Brown egzystuje... chodzi i wywala choinki z lotem, z flagą Unii, coś takiego, to jest porażka, nie? Nie, jako dzieciak kochałem Corwina. Miałem w piątek mało lekcji, pamiętam, że wracałem, miałem tylko matematykę chyba i dwa WF-y, więc wracałem wyrąbany i leciał o 12 miodek, a do obiadku czytałem Dziennik Polski i w piątek był zawsze felieton Corwina. I hejtował tam, napisał demokrację, to pisał D, trzy kropeczki, okracja, czy jakoś tak, to było śmieszne, cieszyłem to. W Gamblerze był wywiad z Corwinem, mówił, że komputery super, że komputery to przyszłość i takie inne prorocze rzeczy, a? Że młody Corwin dobrze gadał często, nie. W Gamblerze był tekst na przykład, że kataklizmy nie są niczym złym i tam Corwin mówił, że kataklizmy super i tak dalej, bo się tam ziemia oczyszcza, takie pierdolety, ja to czytałem. Myślałem, zajebiście. Jeszcze, wiadomo, jedynym moim problemem w życiu było to, że mama na przykład, nie wiem, zrobiła na obiad coś, czego nie lubię i tyle, a mówiłem, Corwin ma rację, dobrze gada. Tak dokładnie widzę tego, elektorat. I czytałem mądrość Corwina, że ten, że kataklizmy nie są niczym złym. Myślałem, zajebiście, genialnie, tak powinno być, nie? Faktycznie, ludzie, to wina ludzi i tak dalej, nie? Że jak mógł sprzedawać parówki, miałby na odbudowę domu po pożarze i tak. Wykop 2015 i Kucolandia. Tak, Jezu, to było najlepsze, nie? Jezu, Kucland był wtedy piękny.